Aleksandra, gratuluję. Jest tytuł mistrzyni Polski. Jak się czujesz po całym turnieju? No, bardzo fajnie, dumna. Wiadomo, przyjechaliśmy tutaj tylko po złoto. Kolejny jakby mocny turniej za mną i jestem zadowolona. Ten cały sezon bardzo mocny, intensywny. Jak się odnajdujesz z formą? Czy łatwo było zrobić tą formę właśnie na ten turniej w Sokółce? Myślę, że było to na pewno trudniejsze niż wypracowanie formy na Mistrzostwa Europy, ponieważ musieliśmy utrzymać tą formę przez ten miesiąc właśnie od Mistrzostw Europy teraz do Polski i to podtrzymanie było ciężkie, ale wyszło super. Dałaś radę, jesteś zadowolona na pewno ze złotego medalu. Powiedz, które walki były najtrudniejsze tutaj w Sokółce? Myślę, że półfinałowa walka była ciężka, bo miałam właśnie mocną dziewczynę, która cały czas szła do przodu i myślę, że to była najcięższa walka. Walka finałowa, zakończona przed czasem, koncertowo, no po prostu szłaś po swoje, nikt cię nie mógł zatrzymać. Dokładnie tak. Dokładnie tak było, tak? Tak, dokładnie. Teraz troszkę odpoczynku, jak to będzie wyglądało? Tak, teraz właśnie okres wakacji pierwszy, mamy roztrenowanie, a w sierpniu już zaczynamy przygotowania najpierw do Gliwic, Mistrzostw Śląska, no i potem myślę, że na Mistrzostwa Świata, do Meksyku. No właśnie, Gliwice to będą takim chyba dobrym sprawdzianem formy przed samymi mistrzostwami właśnie w Meksyku. Tak, właśnie, żeby jeszcze bardziej obeznać się w zawodniczkach, żeby mieć na czym bazować właśnie potem na Mistrzostwach Świata, turniej kontrolny, żeby się obeznać też z ringiem narodowym jeszcze bardziej, nie? Więc mega fajnie. Zapewne właśnie dużo utytułowanych zawodniczek, jak to zwykle w Gliwicach się pojawi, także będzie ten przegląd rywalek. Dokładnie. Trenerzy będą zadowoleni. Na pewno. Trzymam mocno kciuki zatem i pilnie śledzę kolejne starty. Dziękuję bardzo.